Robimy złom fest, chodźmy na festiwal. A ja nie pójdę na festiwal. Jak na złom fest, to musimy do jakiejś chaty się tu wybrać. Pyk, ja mam tu chatę w jakimś lesie. To tu sobie mojego złoma skonstruuję w jakimś tam garażu takim, nie? Tak. Tak, zobaczymy. I tutaj cofamy. To ja muszę tym cofnąć, bo napadzie się nie da. Cofamy, cofamy. Cyk, wchodzimy do chaty i szukamy jakiegoś złoma. Może kupimy coś, może ja jeszcze jakiegoś samochodu nie mam. Jak ostatnio patrzyłem, mam 730 chyba samochodów w grze. Także to jest dosyć dużo moim zdaniem. Weźmy, chodźmy sobie na auto show i zobaczmy, czy ja tutaj nie mam żadnego jakiegoś samochodu. Więc tak, nie mam pewnie tych najdroższych dziadów. Aha, M5. To ma być złom fest. Czy my mamy coś tutaj, co się nadaje na złom fest? Co to jest? No tam jeden był już taki ciekawy. Ty, F1 nie mam kupionej za 2 miliony? Nie wierzę w to. No dobra, ale co? Tego można kupić? Ja nie wiedziałem. Legendary. Ten jest za 8 milionów. Aston Mercedes-Benz. No, ty, ale tego GTR-a bym kupił, CLK. Ja już chyba mam. Tego dziada jeszcze nie mam w garażu. Co to jest? Joki paskudny. O, tego muszę kupić. On fajnie wygląda. Sunbeam. Ojej, co to jest? Sunbeam Lotus. Się zastanawiam, czy wziąć tego, czy... Nie. Drewnioka weźmiemy. Morris. O, zobaczymy, czy jest jakieś fajne... Z płomieniami, to jakieś wojskowe. Co to kurde? Jakieś slepery porobione. Musimy tutaj wyszukać. W stylu Rust. I złomka z niego zrobić. Chyba, że to jest taki... złomek. Najlepiej to wyszukać takie malowanie, żeby faktycznie był to złomek, nie? Czekaj, search. I tak, keywords, replika, cartoon, funny, realistic, original team, throwback, scene, character, scary, Morius. Dobra, zobaczymy. Coś jest. Coś jest. Ale w stylu, jest taki drewniany, ale drewniany to ja sobie sam mogę zrobić. A tu? Tu chyba też drewniany jest. Muszę sobie faktycznie chyba większy monitor tutaj ogarnąć. Abstract, funny, abstract, safe, photo. Cardo, no to weźmy sobie funny. O, teraz jest więcej. Może tu będzie coś takiego. Wooden. Drewniok. Wczytuję się jeszcze. Może będzie coś zardzewiałego. Trzeba trochę poszperać, żeby mieć unikalne auto, nie? Na zlocie. Trzeba trochę poszperać. Ej, ale patrzę, że nie ma tak za bardzo. Co teraz? Wardzele livery. Ej. Co to jest? To jest chyba dobre. Czekaj. Co to kurde jest? Tak, muszę musiałbym wpisać trash, no, albo rasty. Zaraz wpiszemy, tylko zobaczę, bo tu jakieś ciekawe malowanie pobrałem. Zobaczcie sobie na to. Zaraz wpiszę. To super pasuje do tego auta.
Zaraz piszę last, no. Na grillu ktoś namalował taki uśmiech. Ach, kurde. No nic, będzie trzeba poszukać malowanie faktycznie, wpisać Rust w wyszukiwarce. Będzie chyba najlepiej, nie? Tutaj nic nie ten. Tutaj musimy wpisać description. Da się na padzie? Nie da się. O, muszę stać. Przydałaby się tutaj klawiaturka. A są takie klawiaturki do padów, nie? To bym mógł wpisać sobie. O, teraz to muszę wstać, niestety. Emergency situations. Na chwilę zobaczycie moją dupę. No, powinno coś być. Kurczę, tyle tych malowań ludzie robią do samochodów, że na pewno coś... O, doskonale, idealnie. Idealnie się znalazło coś. Dam jeszcze taki kolor. Wow, fajnie to wygląda. Ktoś bardzo ładnie zrobił stylu Rust. Prawda. Bardzo ładnie, bardzo mnie się to podoba. I no co, no ja nie wiem, czy będę go robił. Coś tam go porobimy może, co? Coś tam go może porobimy, żeby nie był taki goły i wesoły. Ale patrzcie, autentycznie fura, a jeszcze ją zglebię, nie? Fura jest autentycznie taka, jakbyśmy ją dopiero co z lasu wyciągnęli. Bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, co tu można zrobić. Bez zderzaka, super, jeszcze lepiej. Tutaj też wypadałoby ten z tyłu zderzak wziąć. Co on tu z tyłu ma? Jo! Co to jest? To jest rura wydechowa. Ja, widzicie to z tyłu? Ma chromowaną końcówkę układu wydechowego, ale takie w dół skierowane to jest. Dobra, co my tu możemy zrobić? Od motocykla możemy włożyć silnik, dobrze. Nie, dajmy standardowy, myślę, że wystarczy. Tylko jak standardowy, dajmy odśrodkową sprężarkę, napęd na... No co on ma napęd w ogóle? Na tył. No dobrze, czyli akurat na drift będzie. Dajmy tutaj jakieś kółka lepsze. Dajmy ogrodowe może, co? Czy nie? Dajmy to vintage. Oponki. Felgi. Felgi zostawimy takie, jakie są. Niech to będzie taki złomek. Zrobimy tak, żeby jak najbardziej na złom wyglądał, nie? Dystanse. Nie, czekaj. Felga niech będzie mała. Cyk. A pod maską tak będzie, wiecie, porobiony, nie? Siema, Marcin. No i co? Dobrze wygląda. Fajny złomek. Dam mu zawieszenie driftowe. Klatka nie, klatka trochę za dużo. Odciążymy gnoja. No i ulepszymy na maksa ten standardowy silnik i będzie git, nie? Tak zrobimy, bo tutaj i tak dużo nie będzie jeździł. Nie będzie jakiś tam super szybki. Wypadałoby mu te... A dobra, ty klasa B, zobacz. Wypadałoby mu napęd na 4 koła dać w takim wypadku. Ale to jest złomek, no. Co on tam może? Instalujemy to. Niestety felg nie mogę przemalować. Zrób kontrast i zdaj coś na wypasie. Jaki kontrast? A, wiem, o co chodzi. Chodzi o to, żeby... Jakiś inny samochód. Nie. Zrobimy, jak robimy złom fest, to wszyscy robimy tak samo. Autka. Mogłem w sumie tutaj zostawić chyba standardową skrzynię biegów. To by ją chyba rozwaliło. Dajmy negatyw z tyłu i z przodu. Że niby taki, wiesz... Już na maksa zsiadły samochód jest. Tutaj dajmy miękkie zawieszenie i obniżymy go na maksa. Próbuj stanąć z nieba. Tym będzie ciężko raczej, wiesz, ziomeczku.
Chociaż, kurde, nie takie rzeczy robiliśmy. Dajmy mu na miękko. On ma tylko napęd na tył, więc no ciężko będzie nim ruszyć z miejsca. Co to, kurde? No i dobra, jest fajnie. A może nim podriftujemy trochę? Dawaj, spróbujemy, nie zaszkodzi. Nie wiem, czy on będzie miał. Nie no, trochę tam mocy ma. Trochę tam, nawet nie spojrzałem, ile dokładnie. No dobra, wyjeżdżamy gnojem. Sprawdźmy dziada. Gdzie oni tam wszyscy są? Się pochowali. Gdzieś tutaj są. Gdzie oni są? Jak się to robi? Gdzieś tu są. Chyba za mną gdzieś. Oho! Tu się pochowali. Cofamy. Pokażcie swoje fury. Fajnie, fajnie. Poczekaj, bo ja tyłem jadę, ja myślę, że się... Jedziemy w tą stronę, tak? O, ktoś wziął Hondę. Jedziemy gdzieś się skitrać. Tutaj fajnie w sumie w lesie, pasuje. Już coś tam rzuca mu dupę. Nie pchajcie mnie! Nie pchajcie, bo ja nie umiem wyjść z poślizgu! Ała. O, fajnie, pojazd mi się zresetuje. Jedziemy. Dobra, powoli, powoli, bo się roz... Ej, no fajnie brzmi ta fura, zobaczmy w środku. W środek, kurde, koks, nie? Ładnie to wygląda. Ała! Spokojnie tam z tyłu. Zaraz obejrzymy wszystkie furki, ja coś czuję, że będzie super. Bo naprawdę macie bardzo ładne malowania, tak na pierwszy rzut oka widziałem. Co ty robisz, Luce? Gdzie redukcja? Na zakręcie, oszalałeś? Ty, co jest? Co się dzieje? Chyba za mną drzewo jakieś jest. Widzę w lusterku. Chyba tak. Na drzewie wziął i skończył. O, i śniog. Jedziemy gdzieś się skitrać. Nie wiem jeszcze gdzie. Może wyznaczymy sobie cel, żebyśmy wiedzieli gdzie jechać, co? No może tym razem sobie wyznaczymy gdzieś... Nie to! Coś mi się tu zmieniło. Może tym razem sobie poszukamy jakiegoś miejsca. Na lotnisku nie. Gdzie my możemy zrobić Swampfest? Jakby tu były jakieś takie doki. Samochody do eksportu do Polski, nie? Z Niemiec. To by pasowało doskonale. Taki złom festik zrobić. Ty, dawaj tutaj gdzieś. Nie, 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 postrawę. Okej. Okay. Będą tu widzieć? Kurde, kawał drogi mamy do przejechania. Zawracamy. Jedziemy tam na wyspę póki można, bo teraz jest lodowisko. To sobie tam pojedziemy. Jedziemy na wyspę. Gdzie on te biegi zmienia? Co jest, kuźwa? Gdzie on tam na pitoka sobie... A czekaj, ja suką gram, to nie, to co ona tam robi? Co to było tam?
Ała, 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 ała. Czekajcie. O. Muszę sobie czacika włączyć. Mi się wziął i wyłączył. Ała, 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 ała. Dobra. Ktoś mnie tutaj zdupczył. Jedziemy na lodowisko się pobawić. No i jakoś leci ta fura, co? 7 biegów mamy? Nie 6. Leci ta drezyna, pięknie. Rzuca tym... strasznie. Ale dźwięk ma całkiem fajny, po tuningu, nie? Na wyższych obrotach jest okej. Jak będziesz robił drifty, to spróbuj Nissana GTR Black Edition. Ej, ale to jest przecież napędem na 4 koła samochód. Tu musiałbym konwersję zrobić napędu. A tak nie widzę tego GTR-a pod drifty. To jest samochód na dragi, typowo. Czy złomowisko jest w grze jako miejsce? Nie, ale pojedziemy sobie na wyspę... Czy nie kojarzę, żeby było. Wydaje mi się, że jest tylko zbiorowisko kontenerów. I to tyle. A takie złomowisko, że złomowisko, to nie ma raczej. No kurde. Strasznie rzuca nim, on tak zrobiony jest, no. Ale brzmi fajnie. Podoba mi się. Zajebiście. No i ja pierdolę. Nie da się jechać. Ja. Bardzo dobra robota. Driftować by chciał. Stary grad. Z lasu jakiś taki wyciągnięty. Nie no, bo wiecie co, ja tutaj negatyw z tyłu i z przodu zrobiłem. Tak pokazowo, nie? Ale do jazdy to się kurde nie nadaje. Idziemy na lodowisko. Tutaj na przełaj. Ciekawe ile on w standardzie ma tych biegów. Mogę mu zostawić w sumie, tak dla fanu. Czy pojedziemy pod lasie? Możemy spróbować w sumie. To by pasowało nawet. Tylko ja bym musiał trochę przerobić moją drezynę. To znaczy, dalej będzie tak obniżona. A nie, pokazuje się ten punkt jako cel podróży. Aha, dobra, bo to szóstka to już max. Dobra, cyk. Teraz będę cały czas na kierownicy grał? No, myślę, że tak.
na padzie już tak nie ma sensu dla mnie, bo powiem ci, to jest tak, jak raz spróbujesz zagrać na kierownicy, to już później... A czekaj, nie, źle pojechaliśmy. Jak raz spróbujesz zagrać na kierownicy, to już później nie chcesz do pada wracać, bo masz tutaj, wiesz, pełną kontrolę, nie? Muszę wjechać na lodowisko, a tutaj właśnie był ten checkpoint, ja myślałem, że to tam jest. Gdzie to nam pokazało? No dobrze, jedziemy na tą wyspę tam, co można wjechać, co jest ten ukryty samochód niby, nie? To docelowo tam, ja się pomyliłem teraz, to musimy tutaj, o, tam gdzie jest SFIR58. To tam jedziemy i tam robimy meeting. Fajne macie te furki! Widzę, że nie tylko ja się tu rozwalam. Chociaż nie jestem sam. Bardzo fajnie. Okej, powoli. I już ktoś tutaj czeka. Co to za fura? To Audi? Nie. Cosworth? Nie. Audi. Dobrze. Jakie felgi wybrał? To jest złom? No ma być taki złom, że złom. Ej, patrzcie, jaki ładny ten mamy. Jaki ładny widok tutaj. Doskonale. Ja się gdzieś tutaj wkręcę. Nie wiem, jak my właściwie mamy tutaj stanąć. Jaki macie pomysł? Nie no, trochę tam zezłomiony jest. Jakaś szpachla była. Dobrze. Może stańmy tak... tutaj w koło, co? Może bardziej w koło, bo... Chociaż tam też jest dobrze, bo tam fajne światło będzie. Nie, jest okej. Jest, tak może być. Tak może być. Ja sobie tu stanę. Dobra, pięknie. Czekamy tam na resztę, bo tam jeszcze parę osób zostało w tyle. Okej, tak, tu jeszcze parę zostało w tyle osób. Raz, dwa. No to jeszcze czekamy na te osóbki tutaj. Zobaczcie. Super, to jeszcze szybę ma pobitą. Doskonale, w sumie też powinienem te szyby powybijać. Jest ogórek. Też go kiedyś miałem na złom feście. Tego dziada to teraz mam nie mam, ale ktoś zajebiste malowanie zrobił. Razem z tym kolorem takim typowo złomowym, nie? Cyk. Cyk. Dobra. Ktoś jeszcze dojeżdża? Patrzcie, jak to wygląda. Tam jeszcze z drugiej strony trochę miejsca jest, jak chcecie sobie stanąć. Tutaj jest dużo miejsca. Kiklakson. Ten jest porobiony. Ktoś na ludzką grupę na zakon wrzucił ostatnio filmy z tym ogórkiem, jak się ścigał normalnie na torze z innymi Porsche'akami i tak dalej. No, sobie możecie tutaj z drugiej strony stanąć, to będziecie mieli trochę... No, prosto będziecie stać. Fajna jest ta Honda, podoba mi się. To jest Blista Compact z GTA Vice City, nie? No to co? Chyba wszyscy, tak? Co my tu mamy? Mamy starego Mercedesa. Na jakimś klasycznym kapciu, nieźle. Co to za klakson był? Fajny. Ten też w negatywie zrobił. To jest Honda CHR, tak? CLX. CLX. CHR to jest ta hybrydowa dziedzina. Intercooler, proszę bardzo. I też w różnych kolorach, nie? Ale fajny samochód, podoba mi się. Taki bucik fajny. Oguras. Pięknie to wygląda. Oguras pięknie obniżony. Rura w podłodze. Simon przyjechał. Bardzo ładnie. To jest mój kapeć. Trzeba przyznać, że ktoś bardzo ładne malowanie do niego zrobił. Ten negatyw z tyłu wywalę. Kurde, nie będę mógł jeździć na wyścigach nawet. I co to jest? To jest niby Mini Cooper, tak? Ja nie wiem, co to jest.
To jest na pewno jakieś mini, przynajmniej tak znaczek o tym mówi. Tylko nie widziałem w kombiaku jeszcze czegoś takiego. Nie, to jest miniacz chyba. Tylko w kombiaku to ja nie widziałem, żeby był. Tutaj BMK ze szpachlą na dupie chyba. Banjo. I ze szpachlą trochę tutaj z przodu. Także trochę taki złomek jest. Podoba mi się. Wrecking. Spoko wygląda. Dalej. Dalej Audi. No powiem szczerze, nie aż tak bardzo złomowane, no. Ale takie... takie w sam raz chyba. Maska jak... A czekaj, bo to jest... Maska chyba od śniegu taka brudna, nie? To nie jest tak... nie jest jakieś malowanie. Ale jest coś tam porysowane, tutaj dużo rdzy. Felgi ma tylko ładne. Na spoilerze też jest bałagan? Nie. Na dachu są, patrzcie jakie te... Ładnie to wygląda. Tutaj mam, nie wiem co to jest. Może z tyłu będzie napisane. Ford Anglia? Dobrze myślę, czy... myślę? Coś Anglia. Jaki klakson. To jest Anglia. A i tutaj mamy... Silver. Nie. To był... Chevrolet jest, ale... Ja nim coś robiłem kiedyś. Bel Air to jest? Chevrolet Bel Air? Tylko ten niezwykły, nie, znaczy ten zwykły, nie Honigan, nie? Tak. Najlepiej to chyba ten Mercedes wygląda w takim cabrio. Dobra. Zobaczmy. No to co? Mamy żlocik, złomfest, prawdziwy złomfest, nie? Przejedźmy się gdzieś. Tylko ja sobie to moje auto dostosuję pierw. Bo... tutaj mam trochę... z tym negatywem przesadziłem. Znacznie. Jest taki nadsterowny. Zresztą mam zawieszenie driftowe. Ale co tam? Da radę pojeździć jakoś na tym. No tutaj z tym dyferencjałem. Się uspokój, Lucek. Pyk. Dobra. Jakoś da radę, no. Pojeździmy coś. Chodźmy się trochę po lodowi... Może chodźmy na wyścig drag, co wy na to? Jedziemy na wyścig drag, ja już tutaj wyznaczam cel. Tutaj mamy... jak to się robi? To się robi... cyk. O, żeby każdy widział. Tylko oni pojadą... Właśnie, bo to i tak nie wyznacza dokładnie tych celów, nie? Ale jedziemy na draga. Tutaj tego śnieżnego. Ja z napędem na tył, na draga. Jeszcze... O kurde! Ty, tutaj można poćwiczyć kontrowanie w sumie. Na tym lodzie. Na kierce. Bokiem. Derby, nie? Ej, tu w ogóle kierownica całkowicie luźna na tym lodzie jest. Nic nie czuć. No, nie ma się co dziwić, no tak powinno być, nie? Ciekawe, jeździł ktoś z was na lodzie samochodem kiedyś? Ja nie mogę z miejsca ruszyć. Dobra, mniej gazu. Mniej gazu na trójeczce. Pyk. I tutaj jest gdzieś ten tor dragowy. On jest bardziej przyczepny niż to lodowisko. Uwaga, jest tutaj już chyba. Tu się gdzieś zaczyna. Tam ziomeczki już pojechały. No już jest lipa. Dobra, jakoś wykontrowałem to. Puściłem całkowicie gaz i się udało. Cienko, no. Cienko. Okej. No to co, próbujemy sobie. Mój konwój. A, właśnie. To weźmy obojętnie jakie samochody, nie? Czekaj, a tutaj są... Jakie? Po prostu chyba Scirocco by się nam
wybrało. Weźmy, obojętnie jakie. I weźmy, a weźmy sobie showroom. Czemu nie? No i bierzemy te ze zlotu, nie? Furki. Pyk, bo tam każdy różne klasy ma tych samochodów, to różnie bywa z tym. Więc ja sobie wolę tak to ogarnąć. Idę coś zjeść na szybko. Wyścig drag pominiesz, Krzysztof. Panie, cinko to widzę. Nie takie rzeczy się robiło. Chyba najwolniejszy drag w historii? Chyba nie. Ej, czyżby zaproszenia się naprawiły? Patrz! Odpaliło się! Łe, to ja dzisiaj z wami jeżdżę. Patrz! Odpaliło się, nie musiałem nic kombinować dodatkowo. Zaproszenia działają. Ej, powiem wam, że bardzo wygodny ten fotel. Bardzo fajny ten fotel jest z tego stanowiska. Siedzę tutaj już no 3 godziny cały czas praktycznie i nie boli mnie nic, plecy, wygodnie jest bardzo. Ja mam klasę B, więc nie najniżej. Ktoś ma klasę D. Honda CRX jest w klasie C, ale są też dwie klasy S1. Chyba wszyscy wzięli te samochody ze zlotu, no bo już każdy wie, że takie samochody trzeba sobie brać. Wzięliśmy showroom, więc najpierw będą startować samochody z najniższą klasą, a później będą startować te z wyższą. Tak, i teraz moja kolej. Launch control. Trochę krzywo, próbuję naprostować, o tutaj delikatnie trzeba kierownicą. Piątka. Poszły S1-ki. Szóstka. Ja jeszcze muszę jedną rzecz zrobić w tym złomku. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić w tym złomku. Muszę dać tutaj skrzynię standardową, bo myślę, że tu będzie jakaś skrzynia trzybiegowa albo coś takiego. Opony rozgrzej na lodzie. Bardzo dobry pomysł. Aha, tutaj jeszcze jedna osoba leciała. A to nie były klasy... To były klasy A. Co mnie tak wyprzedziły, nie? Bo było to BMW i chyba Audi było w klasie A czy coś. No dobra. Pojeździliśmy sobie. Teraz może jakiś zwykły wyścig pojedziemy? Wziąłem sobie zawieszenie driftowe. Chyba zmienię je na jakieś wyścigowe, ale dam skrzynię zwykłą. Tam, co jest standardowo montowana w tym samochodzie. Podejrzewam, że to będą jakieś 3-4 biegi, więc może być naprawdę śmiesznie z tym autem. I zaraz sobie pojedziemy następny wyścig. Tym ogórkiem ruszyć nie można. Za dużo mocy żeś tam wpakował, Simon. Dobra, to mamy. I teraz tak, upgrades. I zobaczmy sobie tutaj skrzynię. Dajmy sobie manualna będzie tak czy inaczej, ale dajmy sobie tą zwykłą, standardową. Zobaczymy, jak samochód będzie sobie na tym radził. I jeszcze dajmy sobie zawieszenie, może jakieś wyścigowe. Tak, dajmy wyścigowe, bo zaraz będę się tutaj ścigał z nimi, będzie ciekawie. Okej, to mamy, dobra, poinstalowane. Super, możemy jechać. No więc tak, kilogramów mamy więcej, o 2 kilogramy więcej. Mocy tyle samo, czyli 164 kW. To jest jakoś z 220 koni mechanicznych? Gdzieś z 200-220, coś koło tego, nie? To nie jest jakoś dużo. Nie no, Tour de Podlasie to chyba nie pojedziemy tym. Jakiś normalny wyścig szosowy. Już wystarczy, że jechaliśmy teraz po śniegu. Okej, to może tutaj sobie coś machniemy. Cyk. Pyk.
Mój konwój. Customowy. Urodziny ludzka. W lutym sobie to zrobiliśmy, nie? Ten wyścig. Dwa okrążenia. Tylko... Właśnie, tak się zastanawiam, bo będziemy tutaj jechać też w nocy. To trochę długa traska jest. Może weźmiemy sobie po prostu tą zwykłą, nie? Zwykłą, pyk. Zwykłą traskę, weźmy showroom. Pyk. Ogórek ma 1000 koni. Nieźle. I weźmy sobie sezon jakiś, nie wiem, inny, obojętnie jaki, ale nie ten. To jest bardzo krótki wyścig, więc będzie fajnie na showroomie. Bierzemy sobie furę i czekamy. Na poprzedni wyścig bardzo ładnie się wszystko zaprosiło. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. Ciekawe, jak przejadę furką. No, tu biegi trzeba trochę dłużej zmieniać. Haha! Czwórka to jest ostatni bieg. Tak myślałem, że gdzieś koło 3 albo 4 biegów tutaj mamy, no. Ała! Co ja zrobiłem? Siema, Paweł. Co? Paweł, ty mnie od 5 lat obserwujesz? Ja dobrze widzę? Weź wpisz follow edge. Weź pisz coś takiego. Chyba od 5 lat. Czekaj. Wpisz coś takiego. Ja siebie obserwuję od 1932 dni. Ale to konto jest nowe dosyć. Znaczy to konto jest drugie moje na Facebooku. To, które mam. Tutaj wpisałem ci, zobacz na czacie. Nie wiem od ilu dni, ale chyba nawet dłużej ode mnie samego obserwujesz. Damn. I jeszcze Aleksandra. Też od 5 lat widzę. No. Dobra, startujemy. Ej, ja też mam 5 lat obserwacji. Widzę cię, Konrad, jako wspierający od 4 miesięcy. O proszę, Aleksandra, od 1938 dni. Oh my god. Jak tam jazda na kierownicy? No staram się, wiesz, jak najlepiej, no ale różnie to bywa. Dobra, najpierw startuje osoba z najwolniejszym samochodem. Tutaj, na tym polega właśnie showroom, nie? To jest nawet fajne. Tak. Paweł, 1981 dni. Autentycznie dłużej niż ja sam siebie obserwujesz mnie tutaj na Facebooku. Kozakiewicz. Driftem wszystko. Tu jest strasznie długa czwórka. Au, 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 au. Ale czwórka to ostatni bieg. Niestety. Ten samochód mógłby więcej, ale no musiałbym tą skrzynię zmienić. Chciałem koniecznie standardową włożyć, zobaczyć jak będzie jeździć to teraz. No i to jest max. 160 km na godzinę. Ej, ale przynajmniej opanuję go dobrze, nie? O, wow, 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 wow. O, i tyle. Opanowałem. Bardzo dobrze. Au! Rozpędził mnie do prędkości maksymalnej.
A ja nawet nie dojadę. To wszystko przez tą skrzynię. Fuck, ciężko. Nawet nie wiedziałem, że to tyle już. No, niektórzy tu mnie naprawdę bardzo długo obserwują, od długiego czasu obserwują, nawet nie wiedzą, że tyle, nie? Kiedyś gdzieś tam ktoś kliknął like i to się zalajkowało tam 100 lat temu. Też nie zleciało, jak nie wiem. No tak. Także bardzo, bardzo długo. 5 lat szmat czasu, nie? Ewidentnie za dużo mocy. Tak, tutaj by się przydał napęd na 4 koła w tym aucie. Nie, ale też lepsze opony zrobiłyby robotę w sumie, nie? Lepsze opony. I tak. Siema strzała, siemaneczko. Kiedy w Fordze gramy? We wrześniu mówiłeś, tak? To ja czekam na ciebie. Dobra, dajmy sobie skrzynkę lepszą. Wow, nie tą. Tą. Pyk. Skrzynka kupiona i tu jeszcze weźmy sobie nie konwersję napędu, tylko lepsze oponki. Oponki dajmy jakieś tam turbo wyścigowe, najlepsze na świecie. Cyk. I szerokiego kapora z tyłu, już go na pewno nie zmuli. Także ja mam teraz klasę A. Proszę bardzo, trochę więcej będzie ważył, ale teraz to będzie jeździł. 5,5 roku ktoś obserwuje, nieźle. Dobra, lecimy. Jeszcze jeden wyścig sobie pojedziemy. Aha, skrzynię trzeba dostosować z powrotem. Pyk. No, 4 biegi to nie, to teraz to my rozłożymy sobie to na 6 biegów. Pyk. Bardzo ładnie. No i teraz to koks będzie. Drifting, uwaga. za mała prędkość. Kurde, wiesz człowieku, ja się muszę tu nakręcić, żeby z powrotem wrócić na trasę. O, shit. To teraz nie jest do driftu. Wow, ciężko. Jedziemy sobie wyścigać jakiegoś. Tutaj może pojedziemy tego super szybkiego. Ten, gdzie ja testuję te super samochody, wszystkie. Tam na pewno będziemy jechać w jakąś ładną pogodę, nie? Nie w takie śnieżyce jak teraz. Dawaj, odpalaj, pyk. Konwój, kurde, teraz zaproszenia dobrze działają. Bardzo fajnie. Ej, co jest? Klasa S2 tylko? Nie. Anything, właśnie. I startujemy. Pięknie! Czy gram na PC-cie, czy na Xboxie? Gram na PC-cie, ziomeczku. Wiesz? Bo na Xboxie nie mógłbym jednocześnie mieć hydrołapy i drążka zmiany biegów podłączonego. Tylko mogę mieć jedno z tych akcesoriów, chociażby na kierownicy, nie? No ale tutaj w Fordzie to ciężko rozpoznać nieraz, bo jak sobie coś robię na padzie, no to pokazują się przyciski od Xboxa, prawda? Dobra, startujemy. Siema Tobiasz. Nie wiem dlaczego, ale wyświetliło mi się wczoraj, że streamujesz na YouTubie. A, to pewnie, to może jakieś stare powiadomienie, ziomeczku, wiesz? Mogło być, bo czasami premiery się tak wyświetlają. A premierę ostatnio robiłem, jak było to stanowisko, nie?
Chyba była wtedy premiera. Czasami takie, ja tylko specjalne wyścigi, znaczy może specjalne odcinki daję na premierę. Jakieś tam wyjątkowe, nie? A takie normalne, codzienne odcinki, to po co mam robić premierę z tego? Jak myślicie? Niepotrzebnie chyba, nie? Z gier. Tylko jakieś tam specjalne, fajne odcineczki. To tak. Okej. Chip super, chip for speed, jedziemy. Chip for speed, ja mam klasę A, teraz jest ktoś nawet z klasy D. Tutaj już nie ma showroomu, chyba startujemy wszyscy razem. Bo to jest wyścig niestandardowy. Dobra, startujemy. Ale na tych oponkach to ładnie startuje. Teraz to tak. Zobaczymy, jak będzie dalej. I BMK poszła. Jak rakieta. No i teraz to fajnie skręca to auto. To mi się już biegi skończyły. 7 biegów tu nie mam, to jest skrzynia 6-biegowa. 200 na godzinę. Fuck. Uwaga. Szkoda, że tylko taka prędkość maksymalna. Gdzie on ma zegary? Aha! Patrzcie, gdzie on ma zegar, prędkościomierz. Widzicie to? No i co, dojechali my to. Zakręt. Co to, zlocik tutaj? Tak, tu był zlocik na zakręcie, zdecydowanie. Proszę bardzo. Nie da się wyprzedzić. Ja już tutaj zamykam budzik. Będę wyprzedzał go jak te ciężarówki się wyprzedzają, nie? Jedno o 1 km na godzinę więcej od drugiej się wyprzedzają. Ej, też buja tego Bel Aira, zobaczcie. O kurde. Nie spychajcie się. Spokojnie. Mój Pinokio, kurde, drewniany cały. Dam radę.
Ale brzmi ten Bel Air, kurde. Dawaj, dogonimy i... A tak! Ała! Pokonam tego Bel Aira. Muszę go tutaj na zakrętach gdzieś porobić. No i porobiłem, kusiewa. Ożeż ty kurde. Dobra, doganiam go. Patrzcie, jakie spychowisko. Nie ma. On chyba był w jakiejś niższej klasie czy coś. Koniec! Z tym ogórkiem nie w nic nie wyrobię. Faktycznie, ogórek na samym końcu chyba, nie? Did not finish. Niestety, no jest jak jest. Ciężki ten samochód. Ja go nie mam jeszcze w garażu, no kupiłem sobie dzisiaj. Akurat doskonały na Złomfest. Za mocny ten ogóraz, no to musiałbyś tam trochę, wiesz, zmniejszyć powera, nie? Czy umiesz driftować w Forze? Jeszcze nie umiem, jeszcze nie umiem. A, bo mam G29 i Forza to jedna z gier, w których nie da się driftować. No ja jeszcze nie umiem, ale są ludziki, co potrafią. Tylko jest to właśnie bardzo trudne. Na przykład bardzo fajnie mi się gra na shooterze w Dirt Rally. To jest spoko. Ale i tam też często gdzieś tam mi zarzuca dupę, to jestem w stanie sobie furę opanować, a tutaj jest takie, no jednak coś tutaj nie pasuje mi za bardzo. No ale to też kwestia wyczucia wszystko, nie? Też można się nauczyć, tylko to jest takie bardziej arcade'owe. I co, Złomfest udany chyba. Jeszcze, o, wiecie czego nie zrobiliśmy? Jeszcze nie zrobiliśmy wspólnej foty. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Ja tutaj wyznaczę dla wszystkich miejscówkę. Powiedzmy gdzieś tutaj. Tu sobie zrobimy wspólne foto. Nie. Nie chcę tutaj. Dobra, cofaj. Cyk, cyk. Okej. Okay. Wspólne foto sobie tam zrobimy. Mogłem na zlocie zrobić to foto, nie? Ale co tam. Tutaj też zrobimy. W sensie jak byliśmy tam na tej wysepce. Na środku jeziora. I cyk. 6 osób jest. Robimy fotele. Oni muszą chyba jeszcze tam z wyścigu powychodzić. To chwilę poczekamy, nie? To może gdzieś po prostu sobie zaparkujemy. Tak, gdzieś sobie zaparkujemy. O, już wbijają kolejne osoby. Już jest 7. Tutaj mamy jakąś szopę wiejską, zobaczcie, po lewej stronie. Może tu się skitramy? Co to tutaj stoi? Patrz. Da się tu wjechać? O, tam jest, patrz, patrz, patrz. Jaka fajna wiata. Ty, idealnie. Super, wjeżdżamy tu. Ops. Dobra, wypchaj mnie. Pip, 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 pip. Dobra, zaparkowałem. Oła, kurde, uważajcie, bo mi tu kierownica lata na wszystkie strony. Nie pchajcie, to nie film porno!
Dobra, czekamy. 8 osób jest. Teraz. No, a idealnie. Ja trochę do przodu wyjadę. O, trochę do przodu wyjedźmy, bo tam tutaj te palety są. Je można rozwalić, ale wiecie jak jest. Trochę do przodu wyjedźmy wszyscy, zrównajmy się ładnie. Tutaj może Bel Air naprzeciwko słupka. Jak ty tam się zmieściłeś, koleżko? Jak ty teraz wyjedziesz? O, doskonale, doskonale, doskonale. Pięknie. Pięknie, jeszcze tam mamy dwóch do zrównania. Jaka szopa, ty, zobacz. Ej, doskonale. Taki właśnie złom fest musimy robić. W jakiejś szopie rolnika, nie? Same złomy. I tak najlepszy ogórek jest. Ogórek jest najfajniejszy chyba na złom fest. Czekaj, zrobimy takie art zdjęcie może. Nie, nie umiem takiego robić. Złom fest. Proszę bardzo. Dobra, muszę wstać do klawiatury, żeby ten screena zrobić. Będzie na miniaturkę, nie? Kur... Czekaj. O! I teraz to tak. Pięknie.